Halo, halo. Witam Państwa po przerwie. Za nami pierwsza część zawodów rywalizacji w Harachowie. Pierwsi zawodnicy już skoczyli, znaczy pierwsze skoki zawodnicy oddali. Za chwilę start drugiej serii. No i cóż można powiedzieć, proszę Państwa. No, w pierwszej serii były emocje troszeczkę. Finowie ostudzili zapał wszystkich. Ale to jeszcze nic nie jest powiedziane, to jeszcze nic nie jest powiedziane. Czasem mały, drobny błąd potrafi wszystko zmienić. Ja bym tutaj spytał tych, którzy są na czacie, czy tutaj wszystko dobrze słychać. Widzę troszeczkę ilość się zmniejszyła przez przerwę. No tak, no to się wychodzi, to ja jasne, a je to jasne. Proszę Państwa, spójrzmy tutaj jeszcze na klasyfikację, jak to wygląda. Lasse Kalissen jest na miejscu pierwszym, za nim Jansen Mutansu i Jarko Kim Schansenen. Na czwartym miejscu jest Sven Hannawald. Ci zawodnicy mają największe szanse na podium. Ale to jeszcze nic nie jest pewne. Nawet Janusz Trzybalkon do miejsca na podium traci 6,2, więc jest szansa na podium. Chociaż jak to się w przerwie konsultowałem z naszymi ekspertami, no stwierdzili, że jednak szanse Janusza to raczej tylko miejsca w piątce, tak stwierdził znany ekspert narciarski Bartosz Janusz Kosicki. On obserwuje na bieżąco zawody Janusza Wietrzybalkona oraz różne inne zawody. No i cóż, proszę Państwa, już za 2 minuty rozpoczniemy drugą serię. Rozpoczniemy drugą serię. Połączenie z Harachowem już mamy. Co tutaj się może wydać, proszę Państwa? No, czy uda się tych trzech Finów zatronizować, którzy naprawdę, naprawdę tutaj, no, system został przez nich rozbity? Lasse Kalissen, no to jest znakomity zawodnik, jeżeli chodzi o mamuty, były rekordzista świata w długości lotu, jeżeli chodzi oczywiście o Mediamont w Planicy, skoczył tam 235 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Butansu, no, zwycięzca poprzedniego Pucharu Mediamondu, czyli też zawodnik, który jednak na mutach tak się nigdy świetnie nie spisywał, a dzisiaj mu udało się znakomicie. Jarko Kim Schansenen, on znakomicie skakał w Planicy, przed 2 laty drugie, pierwsze miejsce. Sven Hannawald, no, były mistrz świata w lotach z tej właśnie skoczni Kasai, również wielka legenda. Rajci Gerwin nie skakał w serii próbnej, co mu na dobre wyszło, jest wysoko. Hurtado Beiswak, 200 metrów, ale on trochę niżej. No i Janusz Wietrzybalkon też nie jest bez szans. Też nie jest bez szans, zanim Miro Zografski i Filip Ewok. To jest dziesiątka, która jeszcze może powalczyć już za minutę. Za minutę powinna się rozpocząć druga seria zawodów. Druga część rywalizacji rozpocznie Boris Zgimbaszwili, który, no, wygrał szczęśliwie z Demirem Ajberkiem w swojej parze. Demir Ajberk, no niestety, świetnie w serii próbnej, 14 miejsce, a w zawodach już fatalnie. No i proszę Państwa, rozpoczynamy drugą serię, już mamy podgląd. Boris Zgimbaszwili, no on nieważne jak skoczy, dla niego każdy zdobyty punkcik to jest sukces. I popatrzmy, Boris Zgimbaszwili pewnie teraz już na luzie, ale oczywiście też słabo, chociaż dużo dalej niż w serii pierwszej. W pierwszej 131,43, teraz 144,51, no, czyli jak na zawodnika z Gruzji. To jest dosyć otyły zawodnik Boris Zgimbaszwili, ale to i tak był niezły skok. Boa, Rossinio, Karal Uch, to też bardzo szczęśliwy awans. Adolf Stalinsberg tam sprawę zawalił. Dzięki temu Karal Uch mógł w drugiej serii wystartować. Bardziej znanym zawodnikiem, jeżeli chodzi o brazylijskie skoki, był Kanu. Ale Kanu w tym sezonie wypadł z kadry, no bo jednak słabo się spisywał. Skakali tam też między innymi taki zawodnik jak Kali. Kali też słabo. No i Boa, Rossinio. A teraz nazwisko już bardziej znane, Joe Matt. Man ma na swoim koncie już zwycięstwo w poprzednim sezonie. W tym, no, dużo gorzej. Ale teraz, ojej. No, ma szczęście. Miał dużo szczęścia Joe Matt, że nic tam się nie stało. Wylądował na całe szczęście, 78,67. To jest jego wynik, no ale dla niego najważniejsze, że bezpiecznie wylądował. Jérôme Helverou, to Francuz. On miał podium w poprzednim sezonie, ale teraz skacze dużo słabiej. No niby w locie trochę uspokoił te swoje takie rwane skakanie, ale skok katastrofalny. 130 metrów, jest wprawdzie pierwszy,
No, Borys Gimbaszwili nawet tutaj trzech wyprzedził, więc. No, dwóch. A to więc to i tak trzy punkciki będą. To jest dla niego i tak sukces. Gutenberg, Geimerk, Empire. No, to jest taki niby Austriak, ale nic wielkiego nam nie pokazuje. Tam gdzieś jest w tej drugiej dziesiątce zawsze, dzisiaj nawet w trzeciej. No, teraz będzie wyraźnie pierwszy, trochę nim macha w powietrzu, ale skok jest. Jest nawet przyzwoity. Na pierwszym miejscu Geimerk, Empire z przeogromną przewagą, no ale rywale jakich miał, to jednak nic wielkiego. No teraz Irok Denotantor Cormoran. Pasjonat handlu. Popatrzmy. A ja od razu poinformuję, że zawody dzisiejsze to jest transmisja testowa. To jest taki sprawdzian. Być może nie wiadomo, czy jutrzejsze zawody w Charachowie również będą transmitowane. Oczywiście jestem zwolennikiem tego, aby były transmitowane. To zależy przede wszystkim od zainteresowania nimi. No i kwestiami technicznymi. Jak na razie chyba wychodzi nam to dobrze. Jeżeli są jakieś obiekcje, to ja proszę pisać na czacie. Będziemy to eliminować. I też poinformuję, że te zawody będą po ich zakończeniu dostępne do obejrzenia. Ich retransmisja będzie na YouTubie. Lars Matt. No takie oporne te wyjście z progu. Będzie raczej drugi. Czy przeskoczyłem Pajera? No ładnie, ładnie. Dobry skok. Jest pierwszy. 176,35, dobre noty, 3,19, a więc nie ma wstydu. Nie ma wstydu, Lars Matt. I teraz Stanisław Ostapczuk, doświadczony zawodnik. To jest jego ostatni sezon, jeżeli chodzi o Mediamond. Może będzie próbował się w FIS-ie, może wróci za 2 lata, zobaczymy. Bo według zasad Mediamondu 4 sezony pod rząd i zawodnik musi przynajmniej na sezon przejść pauzę. Stanisław Ostapczuk, tam widzę jakieś informacje, czy któryś zawodników sprzedaje obrazy. Ja wiem, o którego chodzi, ale nie będę tego mówił na głos, żeby nie robić mu reklamy. I Geshox, Szerak. To jest niespodzianka, że on jest z drugiej serii. W dodatku na tak dobrym miejscu. No i co teraz? No teraz słabo. I teraz słabo, 135, jest na miejscu piątym. Za Ostapczukiem. Denotantor Cormoran jeszcze przed nim. Empire na prowadzeniu Lars Matt, który troszeczkę do góry pójdzie. I teraz na rozbiegu Bostian Planiczny. No więc teraz można się spodziewać skoku dalekiego. Aczkolwiek ten Planiczny strasznie nierówny. Szósty w kwalifikacjach, teraz dopiero 21. I Bostian Planiczny. Znowu spóźnione wybicie, niski lot. Będzie walczył o odległość, niziutko leci. Będzie liderem, ale skok jest raczej no poniżej jego oczekiwań. I tego, czego można się było po nim spodziewać. 181,61. Pozycja pierwsza, duża przewaga, ale to nie będzie miejsce, które Zmoraja, przepraszam, nie Zmoraja, a Planicznego ucieszy. Tomasz Zmoraj właśnie na rozbiegu, no, on potrafi skoczyć daleko, ale on potrafi też skoczyć katastrofalnie. Teraz będzie tak po środku, no chociaż bliżej tego katastrofalnego. 142,44. Szósta lokata, przegrywa z Ostapczukiem, nawet z Cormoranem. Empire też pójdzie w górę, no Planiczny jedno miejsce poszedł też do góry, no i teraz Polak. No i teraz Polak, Paweł Omen. A więc liczymy na to, że będziemy mieli za chwileczkę zmianę lidera, no i może jak do 15, chociaż żeby Paweł wchodził, to już byłby duży sukces dla niego. 12 miejsce najwyższe w Wiśle. Teraz Omen jeszcze, no ale... No nie był to skok, który mógł nas nacieszyć. 163,52, to jest 10 metrów bliżej. I w tym momencie... Trzecia lokata. I Sawyer Lokero. To jest zawodnik pochodzący z Włoch. 18 miejsce po pierwszej serii. Przegrał wprawdzie w parze, ale tutaj ten skok był na tyle dobry. Teraz też dobre wyjście z progu. Wysoki lot to może być odległy skok. Lokero dobrze leci. I bardzo dobry skok. 185 metrów. Zadowolony z siebie Włoch. Jest miejsce pierwsze. Bardzo dobry skok. Pasi Kalien to ten, który skakał w parze z Januszem Wietrzy Balkonem. Przegrał parę, ale do drugiej serii wszedł. No Finowie dzisiaj w ogóle mają swój dzień. Nawet Kalien, który ostatnio skacze dużo słabiej, w drugiej serii pojawił na dobrym miejscu. Teraz pewnie skoczy słabiej. Taki ten lot bardzo pasywny, ale widzimy. No wyciągnął! Dobry skok! Z Lokero wprawdzie nie wygra, ale będzie drugi. Dwa dobre skoki. Kalien zdecydowanie powyżej oczekiwań. 333. I 4. No tam widzę pierwsza kobieta na czacie.
od razu zorientowała się, o co chodzi. Sawyer, no tak, to nie jest przypadek, choć wiecie, że to nie jest przypadek. I Greg Amman, no brat Simona Ammana, dużo młodszy, dużo mniej doświadczony, no i dużo mniej dużo bardziej nieprzewidywalny, jak skoczy tym razem. Tym razem leci nieźle, no to może być dobry skok. No, nie jest to jednak dobry skok. 155 metrów, szósta lokata. Jest za Pawłem Omenem. Jest za Pawłem Omenem, to już dobrze. I teraz Adolf Stalinsberg. Groźny rywal, groźny rywal. Nie tylko ze względu na nazwisko, popatrzmy. Adolf Stalinsberg, on potrafi skakać daleko, chociaż często pali się w tych zawodach. Może teraz mu wyjdzie Adolf Stalinsberg. Wysoko leci. Będzie daleko, będzie atak na dziesiątkę. Stalinsberg, no myślałem, że będzie trochę dalej, ale i tak jest nieźle. I tak jest nieźle, 190 metrów, to jest pierwsze miejsce. To jest pierwsze miejsce Stalinsberga. Dobry występ tego zawodnika. Myślę, że są szanse, żeby awansować do dziesiątki, no ale uwaga, bo teraz 15 po pierwszej serii, no 14 ex aequo, Adamus Mikołajskiewicz. Trzymajmy kciuki dla tego zawodnika z polskimi korzeniami. Polsko-litewskie korzenie, Adamus, oj takie pasywne te wyjście z progu, tam będzie walczył, ale oj to nie będzie dobry skok, niestety, to nie był udany skok. Adamus Mikołajskiewicz dopiero na miejscu czwartym. Adamus Mikołajskiewicz, patrzymy dalej. Gebhard Tartinger, 16-latek z Austrii. Już ruszył. Mało doświadczony, mało skoków na mamutach. Ale gdzie łapa doświadczenia jak nie tutaj? Teraz ładnie, w wietrzu trochę pasywnie, ale jeszcze walczy i będzie liderem. Tak, Adamus się obronił, to już mogę poinformować. Mamy bonus pierwszy, jest inżynierem, to już jest pewne. Znaczy, Adamus to jest Litwin. To jest Polak z litewskimi korzeniami skaczący w barwach Ukrainy. Tak to wygląda dokładnie. I teraz kolejny Ukrainiec, Wojciech Becker. No, trzymajmy kciuki. Trzymajmy kciuki. Bardzo lubiany zawodnik. Bardzo towarzyski. Rozmowny. I dobry to będzie skok. Wysoko leci Becker. Oj, będzie to dobra próba. Becker! I świetnie! Świetnie, Wojciech Becker. 199,88. O to chodzi. Brawo dla Wojciecha Beckera. No, myślę, że z tym skokiem Becker jest duża szansa na pierwszą dziesiątkę. Wyraźnie przed Artingerem. Wyraźnie. Teraz Riku Pika Antalainen, czyli 11 pierwszej serii. No, już po nim rozpoczniemy tą wielką walkę, którą zacznie Filipe Vogt. Antalainen też potrafi skoczyć daleko. Popatrzmy. Drugi w serii próbnej. Ładnie leci. Będzie liderem. Będzie liderem. Kapitalny skok. Brawo. Brawo, 201,92, to jest miejsce pierwsze, 383,4, więc też mocno wyprzedził Wojciecha Beckera. Bardzo dobry skok. A więc proszę Państwa, oto klasyfikacja po pierwszej 20 skoków w drugiej serii. Riku Pika Antalainen, Wojciech Becker, Gebhard Artingel, Adolf Stalinsberg, Sawyer Lokero, to jest pierwsza piątka. A przed nami 10 najlepszych z pierwszej serii. Jako trzeci, w tej stawce będzie skakał Janusz Wietrzyk-Balkon. Rozpoczyna ją Filipe Vogt. No zobaczymy, musi Austriak się poprawić, bo tam go naciskać będą Finowie w klasyfikacji generalnej. I oto Filipe Vogt. O i pasywne wyjście z progu, będzie musiał mocno walczyć. Musi mocno walczyć, bo może nie być nawet pierwszy. Jest jednak pierwszy, dobry skok Filipe Vogta. 200 metrów i 97. I jest pierwsze miejsce Austriaka, 385,1, o 1,7 wyprzedza Riku Pika Antalainena. A przed nami Miro Zografski, no i już po nim Janusz Wietrzyk-Balkon, emocje coraz większe. Zografski to może być odległy skok, chociaż on często też się pali w drugiej serii. To jest młody, 17-letni zawodnik, ma talent. Czy dzisiaj go pokaże? Trochę tutaj tak niepewnie w powietrzu, ale nabrał wysokości. Jednak krótko. Dopiero czwarty Miro Zografski. On się liczyć nie będzie. Filipe Vogt jedno miejsce poszedł do góry. No i proszę Państwa, emocje sięgają zenitu, bo ten, na którego tutaj wszyscy czekali, na pewno teraz już wszystkim biją mocniej serca. Janusz Wietrzyk-Balkon. Spokojnie naskoczył, tak jak w pierwszej serii. No i ruszył, panie Januszu.
Dobrze. Wysoko. Ciągnij, Janusz, ciągnij. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kapitalny skok! Ależ fantastyczna odległość. 204,51. Znakomicie. Znakomicie. Fenomenalny skok. I ustał. I świetne noty. 19, 19,5, 18,5. No troszeczkę tutaj Szwed. To, że Szwed skrzywdził, to tam trochę mnie dziwi. To mnie nie dziwi. Znaczy, mi się miesza, bo to był znakomity skok. 18,5 od Szweda. No to jest taka sprawiedliwa może nota, ale 18,5 od Austriaka pewnie jest zaniżona. Janusz wietrzy balkon. Znakomita odległość. No i proszę Państwa, w tej sytuacji szanse na wielkie sukces na tym, na czerwaku są duże. Janusz wietrzy balkon. Fenomenalnie skoczył. Fenomenalnie skoczył Polak. I teraz patrzymy, co będą robić inni. Anders Hurtado Basefuck. Trochę niżej leci niż Janusz. Może przegrać. Chociaż daleko, ale chyba krócej. Ale krócej, tak jest, drugi. Drugi, 391. 391, świetnie. Świetny skok oczywiście Basefucka, ale jednak 2,4 za Janusza wietrzy balkonem, więc co najmniej siódmy będzie Janusz. Co najmniej siódmy. Fenomenalny skok Janusza, fenomenalny. Skoczył dzisiaj tylko dalej Rasse Kalisen i Bone Devin Reitziger-Wini. No, przepraszam Państwa, przepraszam, ale myślę, że nie może skoczyć tego Reitziger-Wini. On skacze daleko, ale chyba tyle nie będzie w stanie skoczyć. Zobaczmy. Nie, 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 nie. To jest skok. Ojej. Fatalnie, 10 miejsce. 46 numer startowy, czyli jak skakał jako przedostatni w zawodach i jest 10. A więc, proszę Państwa, Janusz idzie w górę. Janusz idzie w górę. Już co najmniej będzie 6. A teraz Noriaki Kasai. No więc tutaj już, to już nie są żarty. Kasai wiemy, co potrafi, ale musi skoczyć bardzo daleko, żeby wyprzedzić Janusza. Wysoko leci. Oj, 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 oj. Może wygrać. Oj, wygra. Ale skoczył. Coś nieprawdopodobnego. To jest rekord skoczni. 207,66. No to nie jest rekord, ale to jest tylko 27 centymetrów mniej niż skoczył tutaj. To jest sensacją rekordista skoczni. To Turek Mynir Gringen w treningu ubiegłorocznym skoczył tyle. Bo w Mediamondzie liczy się trening jako za... Ja wliczają się do wyników. Znaczy są liczone jako, przepraszam bardzo, rekordy. No niestety Kasai skoczył fenomenalnie, wyprzedził wyraźnie, wyraźnie Janusza wietrzy balkona i Kasai z tą notą może się liczyć. Fantastyczny skok. Janusz wietrzy balkon drugi, przed nami jeszcze czterech. Sven Hannawald. Ależ są emocje, proszę Państwa. Hannawald, on się często pali przy drugim skoku. Nie życzę mu źle, ale mógłby to zrobić teraz. Trochę problemów w nocie, ale Hannawald to koryguje. Daleko, ale chyba z Januszem przegra! Chyba z Januszem przegra! Tak jest! Czwarty! Czwarty Sven Hannawald! Czwarty jest Sven Hannawald! Czwarty jest Sven Hannawald! Proszę Państwa, przegrywa z Basefuckiem wyraźnie. Janusz wietrzy balkon jest drugi. Zostało ich tylko trzech! Więc w najgorszym wypadku Janusz wietrzy balkon jest piąty! Trzech Finów przed nami! Czy Finowie podzielą się tym podium, czy nie? Jarko Kim Chasenen. Wystarczy, że jeden skoczy gorzej. I Noriaki Kasai będzie na podium. A dwóch to Janusz wietrzy balkon. Kim Chasenen wysoko. Ale to będzie za krótko! To będzie za krótko! Jarko Kim Chasenen się nie liczy! Spada na miejsce piąte. Ja wiedziałem, że Kim Chasenen. Ale zobaczmy, jakie to jest przekora losu. Szwed daje 20 dla Kim Chasenena. Na taki skok, a Janusz wietrzy balkon dostał 18,5. A więc Kim Chasenen się nie liczy. Kasai już jest na podium. Janusz wietrzy balkon potrzebuje jednego skoku, żeby stanąć na podium. Coś nieprawdopodobnego. Butansu lub Kalisen muszą zepsuć skok, żeby był na podium. Janusz wietrzy balkon. I ruszył Jansen Butansu. Zobaczmy. Ojejej. Wysoko. Będzie chyba daleko. Będzie niestety daleko. Chyba wyprzedzi Janusza. Chociaż. Drugi! Jednak drugi, proszę Państwa, 1,4 Jansen Butansu wygrywa z Januszem wietrzy balkonem, więc ostatnia szansa Lasse Kalisen, ale Finowie jednak troszeczkę te podium, no w drugiej serii słabiej, To, że Kim Chasenen skoczył słabiej, to, że Kim Chasenen skoczył słabiej, to jest, nie jest niespodzianka. Butansu skoczył
Dobrze, skoczył oczywiście dobrze, ale Noriaki Kasai. No, Noriaki Kasai zakasował wszystkich. I teraz, proszę Państwa, wszystko będzie jasne. Lasse Carlsen, czy on, czy Kasai, i czy na podium stanie Janusz Wietrzybalkon. Popatrzmy. Wysoko leci Carlsen. Ależ leci, ależ to będzie skok, ale to nie będzie skok, żeby wygrać! To jest daleko, 266, ale to jest 395,5 i to jest duża, duża strata. 5,5 punkta traci Carlsen do Berekeo Kasai i proszę Państwa, w fenomenalnym stylu wygrywa te zawody Noriaki Kasai, Japończyk. Noriaki Kasai zwycięża. Zwycięża te zawody. Jansen Butansu ostatecznie trzeci. Lasse Carlsen, ten fenomenalny młodzian z Finlandii, jest drugi. A Janusz Wietrzybalkon po raz trzeci w tym sezonie na miejscu czwartym. Na miejscu czwartym. Znowu bardzo niewiele, tylko 1,4. Ale cieszy nas to, że Janusz Wietrzybalkon w drugiej serii skoczył. No dalej skoczył od niego tylko Noriaki Kasai. Tylko Noriaki Kasai. Cieszy bardzo, gratulujemy Noriakiemu oczywiście tego wyniku. Cieszymy się też, że Janusz Wietrzybalkon wypadł naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Naprawdę przyzwoicie. Popatrzmy jeszcze na tą klasyfikację. Na którym miejscu skończył Paweł Omen? Na którym miejscu skończył Paweł Omen? Już przesuwamy na dół. Paweł Omen, no jest 20, więc spadł tylko jedno miejsce. Nie jest źle, nie jest źle, proszę Państwa. Tak wyglądają te wyniki. Już jutro o godzinie 14:00 seria próbna przed kolejnymi zawodami. O godzinie, tuż po nich, o 15:00 zaczną się zawody. A tak wygląda klasyfikacja generalna. Lasse Carlsen wskoczył na miejsce pierwsze. Wskoczył na miejsce pierwsze, wyprzedził Filipa Vogta. A na drugim jest Noriaki Kasai, który już trzeci raz w tym sezonie wygrał. Ogólnie 5 razy wstawał na podium Noriaki. 5 razy Noriaki, no a Janusz Wietrzybalkon przeskoczył Adamusa Mikołajskiewiczusa. Tak jak w jednym z komentarzy na swoim profilu napisał, że tym razem to on będzie na górze i to faktycznie wyprzedził Adamusa Mikołajskiewiczusa. Co jeszcze? Hanawald jest 10. Becker kręci się koło, wypadł z 10. Zografski coraz wyżej. Carlsen 20 punktów przewagi nad Kasaim. Vogt 3, Butansu 4, Janusz Wietrzybalkon na miejscu siódmym ze stratą 132 punktów, proszę Państwa. A więc to tyle spod Czertaka w Harachowie. Zapraszam jutro na godzinę 14:00 na kolejne zawody w ramach Pucharu Mediamondu. Przypomniałem, informacja dnia. Noriaki Kasai wygrywa. Janusz Wietrzybalkon czwarty. To tyle spod skoczni w Czechach. Dziękujemy bardzo. I dobranoc, do usłyszenia, do zobaczenia.